Rozmawiam z panem Józefem Grybosiem w Ketonowicach. Wspominał pan, że bracia pana mamy, dwóch żegleniów, zginęło w czasie I wojny światowej. Czy oni byli wojskowymi? Oni zawodowymi nie byli. Byli powołani do austriackiego wojska. I znaleźli się pod Gorlicami. I tu jak te ataki następowały, oni byli właśnie w tej linii pierwszej i tu pod Gorlicami, bo tu była właśnie szczelanina mocna, w czasie bitwy, tak? W czasie pierwszej wojny. Tu tak właśnie prosił dowódcy, żeby sobie mógł odwiedzić Jeden z braci. Tylko nie wiem, który, chyba Paweł to był. Ale udało mu się przyjechać do Piatanowic? No to dosłownie na piechotę przyleciał, bo był... No tak, nie było przecież oczywiście... Nie było niczym, na piechotę przyleciał, no, był bardzo blisko, to pod koło Gorlic, to gdzieś tam powiedzmy Strożówka, czy no nie trudno mi powiedzieć w tej chwili, tak? W którym miejscu. Długo był w domu? A nie wiem, jak długo, nie, no to może godzinę, może dwie, no nie, też nie wiem ile był, ale to był krótko, bo tylko na taką przepustkę z linii frontu go pozwolił mu zejść, ten dowódca. I wracał do jednostki na swój posterunek i trafiła kula. Właśnie wtedy jak wracał wtedy z domu? Wtedy jak wracał i już nie doszedł do jednostki. To młody chłopak był? Proszę? Młody był chłopak? Tak, to był taki poborowy. Poborowy. A drugi brat, coś wiecie, jak zginął? A drugi, no też zginął w tym samym ataku, oni się spotkali tu, bo oni nie byli w jednej jednostce. Nie byli w jednej jednostce. Nie byli w jednej jednostce i tu się spotkali. Gdzie tutaj? Pod Gorlicami? Tu pod Gorlicami, tylko nie wiem w którym miejscu, bo to było aż tam pod Łużną, Bystrą. Oczywiście, tam, ale proszę mi powiedzieć, to jest pewne, że się bracia spotkali, tak, widzieli tak, się. Tak, no pewne o tyle, co wiem z mamy, bo przecież mnie tam pan nie tego było nie pamięta, oczywiście. Ani nie widział, ani tylko mama ciągle opowiadała. Że... A wiadomo w jakim dniu zginęli jeden i drugi, w tym nie samym, wiem, czy nie wie pan? Nie wiem. Nie, tego nie wiem. Nie macie zachowanej jakiejś pamiątki, że przyszło no zawiadomienie? Nie było powiadomienia żadnego. To skąd wiedzieliście, że zginęli? Bo je rozpoznali, oni byli tutaj, przyszedł do domu, oświadczył się, nie musiał się oświadczać, bo wiadomo, że był znajomy. Przyszedł do rodziców, odwiedził ich i później ich tam rozpoznali, bo to rozpoznawali tych zabitych, co zginęli tu, jak ktoś, bo to było więcej tu z tych okolic, tylko nie wiem skąd i kto. No ale między innymi było tych dwóch Czyli braci. Rozpoznano tych tak, braci tak, żegleni. Rozpoznane były, tak, to było pewne, że... I tylko nie wiem, bo to już nie pogrzeb, to już na wojskowe cmentarze zabierali tych... A wiadomo, gdzie leżą? Nie wiem, też nie wiem tego. Może ta mama by i wiedziała była, ale wiem, że odwiedzali cmentarz, gdzie to w Gliniku gdzieś tam jest. Tam jest stary cmentarz wojskowy. Ja tak, tak dokładnie to nie znam tego miejsca. Czyli tam jest. Że może być tam, bo tam chowali właśnie też tu tych, co zginęli. Ale no nie ma dowodu na to, że akurat jest tam pochowany, jeden i drugi. Dziękuję bardzo za opowieść.